Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Fear and Hunger. No i moi drodzy, naprawdę nie sądziłem, totalnie nie sądziłem, że ta seria się tak pięknie przyjmie. Naprawdę nie wiem co ona ma w sobie, że tak ludzi przyciąga. W ogóle wasz odzew pod komentarzami to jest coś pięknego, naprawdę to jest coś pięknego. Wasze porady, które tutaj mi wypisujecie, czy ogólnie nawet, że cieszycie się, że ta seria jest, no to jest coś, co daje siłę w nagrywaniu. Naprawdę, mega daje siłę w nagrywaniu i powoduje, że chce się dalej takie gry nagrywać. Czułeś się, jakby ktoś cię obserwował, kiedy spałeś. Spałaś w sumie. Pokój nie wydaje się już bezpieczny. No i okej, tylko tak, chodzi o to też, że my jesteśmy powoli głodni, dlatego też chciałem tutaj to delikatnie przyspieszyć, to ten mój wstęp. Ale ja wam jeszcze będę tutaj gadał, mamy w ogóle 82 głodu, wow, sporo, ona dużo je. Mamy głód trzeciego stopnia, niedobrze. Jeszcze w ogóle myszka tutaj jest, to wam może tutaj pokażę, nie wiem co znaczy ten znaczek, co oznacza ten symbol. Podejrzewam co, ale... No ale nie jestem do końca pewien. Albo to jest jakieś zranienie, nie wiem, typu coś tkwi w naszym ciele. Albo mogą być to jeszcze robaki. Ale no mówię, nie jestem pewien. Nie wiem, czy ta gra, jeśli to będzie nam tłumaczyła, czy musimy po prostu metodą prób i błędów to jakoś odgrywać. Będziemy kombinować. No i wracając oczywiście do waszych komentarzy. Psychopatka 5688, dzięki ci naprawdę wielkie, że dałaś tyle porad dla mnie tutaj. Że te porady naprawdę są takie soczyste. No, coś pięknego. Naprawdę, jeżeli będziesz miała jeszcze jakieś porady, oprócz tych, co już napisałaś, to z przyjemnością się do nich będę stosował, bo tak jak wam powiedziałem, gry nie znam i też nie zamierzam się spieszyć z ogrywaniem jej. Tylko po prostu będziemy sobie to tak przechodzić na lajcie. Naprawdę nie jest pośpiech. Ja w ogóle powiem wam osobiście, że troszeczkę sfolgowałem z kanałem, bo nie oszukujmy się, jeżeli kanał nie rozwija się jakoś szybko, to też człowiekowi się też nie chce tego zbytnio, wiecie, ogrywać i tak dalej, nie chce wam się tego, nie chce wam się starać. Ale stwierdziłem, że no w sumie wiecie, to jest mały kanał, niszowy kanał, który no te indyczki jakoś sobie tam ogrywa. Ale tak naprawdę no ja na nim nie zarabiam ani z tych rzeczy, nawet nie zależy mi na tym, żeby tutaj on sobie zarabiał, bo no ja pracuję zawodowo oprócz tego, więc naprawdę czy ja tutaj kilka groszy zarobię? No to tak naprawdę tylko tyle, że albo to na jakieś giveaway'e, czy na gry, które razem ogrywamy. Ale tak jakbym kiedyś wspominałem, mam sposób na bardzo tanie gry, który wam oczywiście zrobię. Na 1000 subów zrobię wam special, miał być na 500, ale naprawdę nie mam jak teraz. Zrobię wam na 1000 subów special ze sposobem na tanie gry, po prostu na tanie gry. Ja ten sposób sobie już stosuję około półtora albo dwóch lat i no to jest coś świetnego, naprawdę to jest coś świetnego. W szczególności, że gry są coraz droższe i nieraz naprawdę no te ceny są z kosmosu, totalnie z kosmosu. Dobra, mamy 22 głodu, chyba na razie wystarczy, a jak z naszą psychiką? Mind mamy na 88, body na 66, no nie jest źle, nie ma tragedii, spoko. I tak, wracając do waszych komentarzy, jeśli dobrze dokonasz wyboru w intro, twoja postać może poruszać się szybciej. Obstawiam, że chodziło to z wyborem przedmiotów, bo psychopatka w sumie nie stwierdziła, że tylko i wyłącznie do tej postaci, tylko ogólnie. Przynajmniej ja to tak podejrzewam. Więc wydaje mi się, że nie branie żadnych przedmiotów może coś zmienić. To zobaczymy, czy mam rację. W grze tylko niewidzialny timer i jeśli nie dotrzesz do Legarda na czas, no to elo. Ale w początkowych przebiegach w sumie dobrze jest zapoznać się z gierką. No właśnie, i to też do tego tutaj się staram dostosować, że ja tę grę chcę poznawać z przyjemnością z wami. Chcę poznawać te tajemnice, które ona oczywiście tam jakieś ma. Wiadomo, że ja jestem osobą, która nie będzie ukrywać tego, że sobie podpowiadam. No wiecie, jak mam się na czymś zaciąć, nie wiem, 40 minut, no to naprawdę gra już nie sprawia tyle przyjemności. Wolę sobie sprawdzić to w necie, czy nawet się was posłuchać. I jakoś dalej kontynuować. Więc jak najbardziej, no, do spoilery wiadomo, wolałbym nie, aczkolwiek, no...
To najwyżej, no wy też będziecie mieć zepsutą grę, no, tyle w temacie. Warto czytać książki, bo możesz poznać m.in. czym są efekty nałożone na postać typu krwawienie, infekcja, trucizna i tak dalej. A to, co masz aktualnie, to robaki. O właśnie, to teoretycznie powiem wam, że nie przeczytałem tego do końca, bo YouTube mi już to przyciął. Przeczytałem tylko właśnie to, że są te książki, które to wyjaśniają. Czyli to są robaczki, to są robaczki. To są robaczki. Po prostu uważaj na gwoździe. Z tym nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że się nie będę przekonywał zbytnio. PS, w tym dużym pomieszczeniu przegapiłeś przejście dalej. No i myślę, że tam też warto byłoby się cofnąć. Warto by się było cofnąć. Dobra. Tak, mamy robaki. Ja tutaj widziałem... Green Herb. To chyba na infekcję to było. O właśnie, to nie działa. To nie działa niestety. Dobra. Bo my tak sobie tu siedzimy, już 5-6 minut nawet nam zeszło. A ja jeszcze nic nie zrobiłem. Ja muszę jeszcze zapoznać się z klawiszologią, bo no miałem przerwę delikatną. Nagrywam to w sumie teraz w niedzielę. To jest materiał na poniedziałek. W sumie znów nagrywam 21.15. Wow, panie. On idzie? Nie idzie. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Co mnie jeszcze tutaj niestety smuci, rzecz w tym, że my w teorii nie możemy w żaden sposób tego zapisać. Czytałem gdzieś, że są podobne modyfikacje cenzurujące właśnie w ogóle tą grę. Ale no, wolałbym jednak tej cenzury nie stosować. No, ja nie jestem kanałem Family Friendly i też nie chcę być za taką osobę uważaną, no bo ja dużo przeklinam. Ja jestem... Jestem przeklętnikiem mega. Oprócz tego, że jestem przekrętnikiem, no lubię... O, żelazna strzała. Lubię czerpać taką, wiecie, esencję. Proszę, kopium. Lubię czerpać taką esencję z gier. Nie lubię, jak coś jest mi tutaj, wiecie, nakładane i tak dalej. Dobra, spróbujmy otworzyć to siłą. Więc jeżeli YouTube mi w którymś momencie po prostu tą, ten film zablokuje, to możliwe, że jeden dzień nie będziecie mieć odcinka. Ale tak to, no ja to potem sobie wycenzuruję. Chociaż z montażem to ja mam naprawdę niewiele wspólnego. Nie umiem montować. Dlatego ten mój montaż, że tak powiem, jest też taki dosyć... dosyć prymitywny. No wiecie, tak czasem bywa. O Jezu, znów Force Open, nie chciałem tego. No dobra. Mamy robactwo. Oprócz tego mamy ptaszki. Oh shit. No niedobrze. Na hita. Za 6. A mamy krwawienie. O, i się pojawił kolejny. Oh no. 5 i krwawienie 3. Nie podoba mi się to. No, czy ty gnoju jeden? Jeszcze mi spadł, świetnie. Za 6. No, oby to nie był koniec naszej przygody, bo będzie niedobrze. Za 6-7. No, robi się nieciekawie. Mamy jakieś itemy? Mamy. Blue Vial. Wine Vial. Nie wiem, spróbujmy. 26. No dużo tam się nie dało. Powiem więcej, chyba to właśnie nas zabiło. Oh, fuck. Fuck. Run. Run, Forest, run. O nie. Krwawie. Świet. Mocno krwawie. Dobra. No, trzeba się, że tak powiem... 10 HP, świetnie. Trzeba się troszeczkę podleczyć. Mamy na pewno krwawienie, rany rąk, nuki, robaki. No, super. Super. Totalnie super. Red Herb daje nam 10 na body. Czyli jakieś tam leczenie zawsze jest.
Green nam infekcję sobie anulował, to też spoko. Mamy jakąś na przykład, nie wiem, jakąś szmatę. W ogóle kabycz. Nie wiem czemu kabycz mi się skojarzył z jakąś fasolką, czy to jest kapusta. Kabycz to jest kapusta. Dopiero sobie na montażu tu uświadomiłem, co ja powiedziałem, wiecie? Naprawdę, przecież kabycz to jest kapusta. No nie mamy za dużo życia. To są jakieś fiolki. Mam tylko Blue Vial. Możemy to użyć? To też daje leczenie, to 20. Wow. Ej, dobre, nie jest źle. Ja się leczę. Tylko my też nie mamy w sumie jak załatać sobie tego krwawienia. Czy ja mogę Skeletal Arm wziąć jako weapon? What? Ja nie mogę. Widocznie nie zna mnie. No dobra, no nic więcej tutaj nie mam, chyba że możemy... Death Hunger. Ej, dużo nam to głodu dało. Mega dużo, czyli łapkę, kanapkę można było zjeść. Łapkę, kanapkę można było zjeść. Jezu, ile tego działa z kapu... LOTO! Nie. No i jest dupa. Możecie przed te? Nie dało rady. Nie dało rady. To krwawienie może być nieciekawie. Nieciekawe. Dobra, możemy z tego iść tylko right leg? What? Ej, czemu? Ej, czemu tylko możemy jedną zaskować? Jeszcze mi spadł? 32. Co? Czemu tylko możemy mu nogę atakować? Co się dzieje z tą grą? No i kaplica. Nie, to jest i tak już dupa. Powinien z wykończyć. No to koniec. Tails, dziękuję. Rams, koniec. Jeszcze Madrasza mu zrobił. O kurczę. Fear was defeated. Fear and hunger. To jest esencja tej gry. Ale to i dobrze, wiecie co? Bo ja sobie oczywiście zrobię continue. Zrobię sobie continue oczywiście. I myślę, że się cofnę. No ten poziom trzeci jest problematyczny. Tutaj dodatkowo chodzi ten ponocek w złotej zbroi. On nas wtedy zauważył. I ja spanikowałem i poleciałem dalej. A myślę, że tutaj, no właśnie. Nie. Hold it. Zatrzymaj się. Ktoś tutaj jest. Po prostu stój tam, gdzie stoisz. Jesteś o zdrowych zmysłach, prawda? Even if you may seem wounded. Nawet jeśli wyglądam na zestrzelonego i zranionego, wciąż mogę zadać ci śmiertelny cios lub dwa. Więc nie miej żadnych pomysłów. Kim jesteś? Jestem Sir Seymour, rycerzem z... Wielkiego Królestwa, Rondon. Służę mojemu krajowi do ostatniego tchnienia. Po prostu wiedz o tym. No dobra, Mr. Sir. Mr. Cheese. Okej. Stąd nic nie weźmiemy. O, tutaj możemy wziąć. Możemy przeszukać. Head or tails? Tails. Head. Świetnie. Niestety nic nie ma. Dobra, może jakiś armor? Tym razem head. Będzie Tails. Jest Tails. Uwielbiam tą grę pod tym względem. Teraz dam jeszcze raz head. O, jest coś. Eagle Crest Shield. Znajdujesz tarczę z wygrawerowanym orłem. Coś jest... Hunger 94 stopień. No. Zapomniałem o nim. Dobra, jest mi rękę. O, feels less hungry. Zapomniałem, że no w sumie my tutaj sobie nie zjedliśmy nic. To w poprzednim sejwie sobie jedliśmy. Czy tu jest ta nóżka jeszcze? Jest nóżka. Pierdzielimy to, bo to się zepsuje zaraz.
Naprawdę to nie jadę. Ale zawsze. Dobra, dried meat jeszcze zjemy. Zadawało chyba 30, tak, tak. Nic tu już nie ma, nic tu już nie ma, nic... O, tu coś było. Heads. To jest heads. I nic? Ej, gra mnie właśnie zrobiła w wała, totalnego wała. Dobra, ale mieliśmy shield. Aha. My nie możemy nosić tego, bo to jest broń dwuręczna. Dużo to właśnie wytłumaczyło. No to dupa, to nic nie zyskaliśmy w sumie. Dobra, tutaj się z tym pobawić nie możemy. Podpalić tego też nie możemy. Co jest? Co tutaj robisz? Co się stało tutaj na dole? Jesteś ranny, możemy go zaatakować albo... Nieważne. Co ty robisz tutaj na dole? Zagłębiłem się tutaj razem z moimi towarzyszami. Mamy misję do wykonania. Okej. Okay. Los chciał jednak, że każdy z nas się zagubił. Boję się najgorszego. Teraz moim priorytetem jest przegrupowanie się z następcą tronu? Z księciem Backmanem. Backman. Backman. Jak to? Ludwig Backman. A także z resztą mojej grupy, jeśli to możliwe. Okej. Okay. Co się stało tu na dole? Jest to tajemnicą. Nie mam pojęcia, jak sprawy mają się w takim kształcie. Dungeon not beyond on Holly on this point. Okej. Okay. Lochy są w tym momencie więcej niż bezbożne. Niż takie, wiecie, splugawione. Co wiesz o tym miejscu? To miejsce było używane jako więzienie Królestwa Rondon. Everyone knows this dungeon. Wszyscy znają te lochy w tych stronach. W rzeczywistości są dosyć znane. W ciemnościach nocy wymienia się wszelkiego rodzaju plotki. Plotki mówią o niewyobrażalnych horrorach. Kto by pomyślał, że to nie tylko brzydkie plotki, paskudne plotki. Okej, okay, to jeszcze było coś innego do powiedzenia. Jakieś tipsy na przeżycie? Tipsy? W sensie porady? Wyglądasz, wydajesz się typem, który radzi sobie doskonale. Po prostu zostań na stronie defensywnej, a może ci się poszczęści. Ilekroć masz złe przeczucie, strzeż się. Lepiej być bezpiecznym, niż żałować. Kolejną dobrą wskazówką byłoby ścięcie wszystkiego, co się do ciebie zbliży. Jakkolwiek kusząco by to nie brzmiało, w ferworze bitwy, może to być trudny wyczyn, no tak. Próbuj najpierw zachwiać równowagę przeciwnika. Może zaatakuj jego nogi. Dopiero potem przejdź do ostatecznego ciosu, który może go wykończyć. Kiedy twój wróg po prostu już nie będzie biegał dookoła. Cierpliwość jest zdecydowanie cnotą w walce. I właśnie o tym wam mówiłem, że to jest co innego, jak wy sobie po prostu to tłumaczycie, wiecie, no, czytacie i rozumiecie, co tam jest napisane, ale tłumaczyć na bieżąco naprawdę ciężko jest w takich grach. Jesteś ranny. No raczej powiedział ci to. Zauważyłeś to? Tak. Zostałem zraniony przez tego drania nieopodal. Zbiłeś mnie z tropu.
Zbił mnie z tropu. Coś wypluwa kwas. Uważaj, jeśli kiedykolwiek na jednego z nich wpadniesz. Dobra, to już czytaliśmy, dobra. Coś tam jeszcze było? Możemy go zaatakować, nieważne. Atakować cię na razie nie będę, bo to myślę, że nie ma sensu. Ty mówiłeś o tym dziadostwie. Pozostały tu szczątki dziwacznego stworzenia. Krew jest jeszcze mokra. Dobra, trochę grzybów i ziołek. Pytanie, czy my mamy w jakiś sposób te robaki jak wyrzucić, bo ona cały czas jest głodna. Już mamy hunger 48, naprawdę, ona normalnie głodnieje w oczach. Shark Thief. Ząb rekina. Ciekawe, skąd się tu wziął. Puszone mięsko. Lotka do rzucania. Fragment ubrań i patyko. To jest akurat dobre. I kolejny raw meat, czyli surowe mięso. Chodź. Jestem ciekaw, czy on wejdzie tu razem ze mną. No on się tutaj boi wejść. Chyba wie, że tam balista czeka. Miałem nadzieję, że tam wejdzie i go w jakiś sposób zabije, nie? Dziś on nie chce wejść w ogóle tutaj. W ogóle nie reaguje. Dobra, no mała strata. W sumie to żadna. Kurde, nie wziąłem tego grzybka. W ogóle jest trochę upośledzony. Dobra, mamy grzybka. To tak, zaraz będzie znów problem. Zaraz znów będziemy leżeć. Będziemy leżeć z tego powodu, że zaraz znów zgłodniejemy. Jedz to salami. Nie jest jakiś tam super, hiper mocny. W sensie w walce pewnie tak, ale tak teraz jakoś tak... Dosyć prosty do ominięcia, no nie jest on ambitnym przeciwnikiem, z tego co widzę. Nie jest on ambitnym przeciwnikiem. Ale ta myszka tam sobie leży. Nic nie krzyczycie, że ta myszka jest widoczna. mamy kaptur. Worm Juice. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś, przyjaciel? Worm Juice. Fiolka pełna lekkiej trucizny. Jest tu napisane, że zabija pasożyty i robaki w ciele człowieka. Aha, dobra, faktycznie, zabija robaki, ale teraz mamy trutkę. Jed. Rozumiem, że nie mamy tutaj nic na to. No to lipa. Keep saying. Wszystko jest na poczytalność. Glass Vial. Powiem, Glass Vial zostało teraz tej potki. Dobra, teraz pytanie, czy my idziemy tam? Tylko tam jest, no, ten cholerny strażnik. No dobra, jeszcze raz. Oh no. Dobra, udało się. Odcięliśmy mu rękę. Stinger mu pusuje. 10 trutka daje. Stingera nie ma. Z shiftem to zrobię. Dobra. Kolejne poszło, no zaraz trutka wykończy. Shit. Próbuję mu głowę walnąć. Miss. Shit. No niedobrze. Tak, cool. Świetnie. Dwa i trutka. Zostawione jest do jednego. No i koniec. What?
Odnalazłeś siebie wewnątrz mięsa, takiego wiecie, ropiącego. Jest zimne i śmierdzi. Ej, ale my żyjemy. What? Mamy rzeczy? Ej, dlaczego my żyjemy? Blood pit. Wszystko śmierdzi krwią i mięsem. The fuck? Możesz usłyszeć dziwne dźwięki, które pochodzą. Może to był młot, przychodzić do tych lochów. Teraz to jest zamknięte. Odblokowaliśmy te drzwi. Wow. Różnorakie przedmioty tortur. Nie możesz znaleźć zastosowania do większości z nich. Wziąłeś nóż do oskurowywania. Okej. Trochę mąki. No, rodzimy dźwięki. Wow. Tam ktoś jest. Kolejna osoba. Ktoś podąża w twoją stronę. Schowaj się, zobacz co to jest. Zaskocz go. No, schowajmy się najpierw. Koleś od tortur. Przysiągłbym. Ach, głupi umysł, głupi umysł. Możliwe, że naprawdę on by nam mógł nakopać do dupy. Tylko obawiam się, że będzie problem z zapisem tutaj. Jest tutaj łapka na strzały. Włóż swoje ramię do środka. Świetnie. Świetnie. Dobra, ale mamy szmatkę. Mamy klucz fragment. Tylko tak dupa. Zostałeś trafiony przez strzałę, krwawisz. Świetnie. No i to jest przycisk, który pewnie by to dalej uruchamiał. Kolejne, dobra. O, wziąłeś piłę do kości. Świetnie. Kolejne teksty właśnie związane z tymi torturami. No nie będę wam tego wszystkiego tłumaczył, bo to nie ma sensu. Ach! Niemożliwe. Jesteś w zdrowych zmysłach. Zmysłach, prawda? Tak, oczywiście. Byłbym inaczej już martwy. Nie stój tak w wejściu. Nie pozwól, żeby ktokolwiek nas zobaczył. Znaczy, pozwalasz, że ktokolwiek nas zobaczy. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Kim jesteś? Moje imię nie ma teraz znaczenia w tym momencie. Zgubiłem się w tym lochu. Czy byłem zgubiony w tym lochu przez coś, co wydaje się być wiecznością. Moje poczucie czasu stało się niewyraźne. Mogą to być lata, miesiące, a obawiam się, że nawet tygodnie. Po prostu nie mogę już teraz tego znieść. Czuję, że mój umysł już się poddają. Poddaje, już po prostu nie mogę. Nie wiem, jaki masz tu interes, ale gdybym był tobą, uciekłbym tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli w ogóle ucieczka jest możliwa z tego miejsca. Co? To niedorzeczne. To jest to było chyba niedorzeczne, tak? Nieubłagane, przepraszam. Za każdym rogiem czeka na mnie coś nowego, by mnie skrzywdzić. Po prostu będziesz tutaj się chował? Get to hold yourself. Weź się w garść. Zapytajmy się, czy będziesz się tu chował. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, te lochy są wypełnione niewyobrażalnymi horrorami.
z głębin ciemności. Jeden bardziej przerażający niż poprzedni, ale najbardziej sadystyczny musiał być ten koleś od torturowania, oprawca tych lochów. No właśnie ten typ. Czekajcie, ten tekst. Weź się w garść. To nie takie proste. Tylko tyle, tak? Jak tam nasze sanity i reszta? Anger trochę nam rośnie. Zapalmy troszeczkę tutaj tych lampek. Tu jest ten koleś. Jak ty chodzisz? Dół, góra. Ups. Tędy nie chodzi. W sensie on chodzi tam sobie w środku. No i dobrze. Dobra, to już wiadomo, żeby nie wkładać łapek w coś, co można skrzywdzić. No to uciekamy stąd. Blood Pit. Co tutaj mamy? Jest tutaj dziura prowadząca w ciemność. Zimne powietrze pochodzi z dziury. Sprawdź, zeskocz, wyjdź. Sprawdź. Nie widzisz dna tej dziury. Jeżeli możesz przypuszczać, dziura wydaje się no dosyć spora, stwierdzając na echo. No i ogólnie ta dziura zdaje się, tak wiecie, otwierać w środku. Widzisz tutaj masę ciał i glutów, chciałem powiedzieć, ale gad to są flaków. Masz złe przeczucie przez to. Ale może jednak nie. Może jednak nie. Co my tam dalej mamy? Oh shit. Coś znów dziwnego. Poziom trzeci, więzienie. To my tutaj chyba nawet padliśmy. Will. Gdyby to nie było pióra do pisania? Pierwsze są. Czym ty jesteś? Zasługuje nam strażnik wyskoczy, co? No, wielku mowa. Ile mam życia? Mało. Mało żyćka. Myślę, że możemy coś zjeść. Nie jest złym pomysłem. Jestem teraz głodu, 35. To możemy sobie jeszcze zjeść ten Dread Meat. Dało 5. Mamy jakieś potki jeszcze. Wine Vial. No, prawie full. Myślę, że teraz mogę iść na strażnika i go atakować. Uważaj na gwoździe! Stanąłeś na gwóźdź. Jezu! Nie mogę. No nie mamy teraz nic, z czym byśmy się mogli załatać. Niedobrze. I teraz nie chcę z nim walczyć, bo to krwawienie dosyć sporo daje. Mamy Green Herba przynajmniej. Green Herb odzyskany, to tyle dobrze. Uważaj na gwoździe, to było logiczne. Ale nie zauważyłem tego. Nie sądziłem, że to może być tak bezczelne, wiecie? Czerwona fiolka. Rurka? Wow. Dziennik kapitana 2 leży na stole. Dajmy sobie. Gdzie one były? To były skillsy. Gdzie były książki? Tu były. Books.
Kapitan Rudimer, 30 kwietnia 1590. Zajęcie tej pozycji w tych lochach było błędem. Prawie niemożliwe było utrzymanie jakiegokolwiek porządku wśród załogi tutaj. Są tutaj moce, z którymi my, zwykli śmiertelnicy, nie możemy walczyć. Pogodziłem się z szaleństwem. Przepraszam was, chrypka. Nagi więzień ukrzyżowany na posągu ofiarnym z wiszącymi wnętrznościami na zewnątrz. Po prostu kolejny dzień w lochach. Okej. Okay. Więcej i więcej, coraz więcej żołnierzy popełnia samobójstwo. Więcej jedzenia dla tych, którzy zostali. Rozkazy zezwalające niektórym kultystom na odprawianie tutaj ich nikczemnych rytuałów. Wszystko jest dozwolone. Krajobrazy stały się dla mnie trywialne. Najwyższy kapłan zażądał, abyśmy oddali im naszego cennego więźnia. Kapitana armii najemników, Legarda z Północnego Słońca. Na początku się wahałem, w końcu nie można nie doceniać jego wartości w samej tylko propagandzie, ale ci kapłani w jakiś sposób przekonali przełożonych do swoich racji. Legard został przeniesiony na niższe poziomy, pod kopalnię. Nie mam pojęcia, jaki jest tego cel, nic dobrego z tego nie wyniknie, ale rozkazy to rozkazy. Współczuję biednemu człowiekowi. To oczywiste, że królestwo Rondon wbiło mu nóż w plecy tylko dlatego, że zyskiwał wpływy w tak szybkim tempie. A teraz jego historia kończy się tutaj, skalany w niektórych bezbożnych praktykach. I został pod kopalnię przeniesiony. Trzeba to zapamiętać. Proszę jakąś szmatkę. Klo, dziękuję, no gra mnie posłuchała. Łatamy dupsko. Jak nam body spadło. Kurde. Dopiero co się wyleczyłem. Dobra. To HP. Nie jest źle. A jak tam nasz Goodhanger 9? Też nie jest źle. Dobra, tu chyba już nic nie ma. Nic nie pozostawało. Teraz się mogę tłuc z tym gałgankiem. Tego jeszcze nie znam. Znając życie, coraz spadnę znów na ten gwóźdź. Kto tu gwoździe zostawia? Halo, gro. To jest strażnik na dole. No teraz sobie oczywiście poszedł gdzieś w cholerę. Worm juice, świetnie. 5 tinderboxów. Jagody. Dobra, oczywiście to jest logiczne, że my tego nie otworzymy siłą. C10, świetnie. Niech ci pulsuje ten Stinger. Już nie populsuje. Tails. Head. Tails, dobra. C4. Już sobie nie poszarżujesz. Dobra, stracił równowagę, świetnie, walimy go w łeb. I pyk, bez straty HP. Esa! Szukajmy dziada. Meat pie and moldy bread, czyli meat pie to jest takie ciasto mięsne. Oraz speśniały chleb. Znaleźliśmy również klucze do celi poziomu trzeciego. Skopmy. No ale daj satysfakcję. Możemy go oskurować. Trzymałeś skórę strażnika? Ej, spoko. Czerwone mięsko. Water vial, czyli fiolka z wodą. Fioleczka z wodą. Dobra, coś tutaj będzie. 5 silver coinsy. Kolejna fiolka z wodą. Wow! Scroll czarnej magii. Ciemnej magii. Olej.
Dolewam. I explosive vial, to jest jakiś dziwny. Oh shit, Elite Guard. No to dupa będzie chyba. Tego nie widziałem. Dobra, to mu tniemy. O, oh, miss. Siódma. What? No właśnie. Mizo, ja bo 31 połamał wszystkie kości. Dobra, wrócimy podwójnie. Dwa heady. No nie, miss. Co to za Elite Guard? Tej po mnie. Shiro was defeated. Iron Hanger. No tak, byliśmy daleko. No nie. No nie, ale poznajemy coraz bardziej grę. Poznajemy coraz bardziej grę. Na pewno na Elite Guarda nie będę chciał iść, ale myślę, wiecie co, moi drodzy, że mamy sobie już dzisiaj to skończymy. Dzisiaj to skończymy, ale myślę, że następny saveik zrobimy sobie nową postać. Tylko zastanawiam się, którą. Mamy Mercenary, mamy właśnie tego Knighta, Dark Priesta oraz Outlandera. Ale wydaje mi się, że Assassin może nie być zły. Chociaż myślę jeszcze o Dark Prieście, ale to zobaczymy sobie w następnym odcinku. Myślę, że Mercenary albo Dark Priest będzie u nas grany. A tymczasem trzymajcie się. Dzięki za taki świetny odzew do tej gry. Naprawdę coraz bardziej mi zaskakujecie. W ogóle community się w jednej chwili normalnie odżywiło. Odżywiło na pewno. Jedząc te ręce i nogi w Firmhanger, to z pewnością. Ale naprawdę, no, dzięki wam serdeczne. Myślę jeszcze o robieniu takich, wiecie, materiałów właśnie z... tak powiem, nowinek technologicznych, bo nie ukrywam, że ostatnio zaopatruję się w sprzęt. Może to jest trochę takie gówniarzerskie, ale typu czy to Switch, czy to właśnie teraz na przykład wylądował u mnie Asus ROG Ally, czy nawet Oculus Quest, który leży u mnie, bo ja na przykład no, uwielbiam grać w Phasmophobię na VR-ze z Discordami, to jest po prostu świetnego. Ja zastanawiam się, czy by właśnie nie robić takich pseudo recenzji tych sprzętów, bo uwielbiam takie rzeczy kolekcjonować i jakoś tak, no lubię się w to bawić, no. Więc jeżeli chcielibyście takie odcinki z recenzji, jak najbardziej piszcie w komentarzach, a ja postaram się coś ciekawego z tego ukręcić. Tymczasem trzymajcie się. Hej, hej!